Ósma edycja mazurskiego kartoflaka przyciągnęła sporą rzeszę miłośników babki ziemniaczanej i folkloru. Plac Juranda zmienił się w mazurski jarmark. Tu dominowały produkty naturalne, ekologiczne, wykonane ręcznie i sposobami domowymi. Wystawcami byli prawdziwi pasjonaci. Wytworom ich namiętności ciężko było się oprzeć. Pan Robert z Dużych Rogów zamiłowanie do tradycyjnej domowej produkcji żywności wyniósł z domu. Produkcję oleju tłoczonego na zimno początkowo traktował jako hobby. Nie mogłem dojść podziwu, jak z takich małych ziarenek może wychodzić olej. I tak od ziarenka do ziarenka zaczynałem od oleju lnianego, rzepakowego, później przeszedłem na inne kolejne oleje. Wszystkiego się uczyłem od podstaw, od nikogo niestety nie mogłem zaczerpnąć wiedzy. Jedynie chęć po prostu robienia kolejnych olei powodował, że zacząłem żyć z tego. Naturalne jedzenie bez sztucznych dodatków i konserwantów jest bardzo zdrowe, ale nie tylko to. No na pewno powiem szczerze, że całkowicie inaczej smakują takie potrawy. Można było podziwiać ręczną robotę, kupić, ale i samemu nauczyć się zrobić przedmioty codziennego użytku. Na warsztatach w Fosie Ratusza rozstawiła się wioska rycerska. Prowadzący warsztaty uczyli mieszkańców Szczytna tradycyjnej kuchni i rzemiosła. Chętni mogli posiąść umiejętności garncarskie, kulinarne, tkackie, kaletnicze i łucznicze. Głównym bohaterem święta mazurskiego kartoflaka zawsze jest jednak ziemniak. W tych oto pracach ręcznych dla dzieci z kartofli zrobiono trójwymiarowe puzzle. Ten, kto ułożył z fragmentów całość, wygrywał. Rodzice nie dali rady spokojnie przyglądać się z boku i wzięli ziemniaki i wykałaczki w swoje ręce. Punktem kulminacyjnym święta jest częstowanie wszystkich gości kartoflakiem. Kolejka po babkę ziemniaczaną ustawiła się już długo naprzód, nim porcje były gotowe. Amatorzy ziemniaków byli nieco niecierpliwi. W oczekiwaniu na kartoflaka kupiłyśmy placuszki. Nic dziwnego, wiedzą co dobre. Jak smakowało? Bardzo, bardzo, bardzo smaczny. Taki domowy. Uwielbiam kartoflaka. I w Szczytnie jest kartoflak najlepszy. Placki owszem, ale kartoflaka takiego to raz na rok. Bardzo dobry. Naprawdę, chwalę. Jak smakuje? Dobry. Lepszy od pizzy? Tak. Na placu Juranda rozdano ponad 1000 porcji babki ziemniaczanej. Po uczcie każdy mógł spalić zbędne kalorie podczas warsztatów tanecznych i zumby organizowanych w ramach akcji Dawaj na plażę. Przy gorących rytmach ciężko było pozostać bez ruchu. To też tancerzy cały czas przybywało. O godzinie 18 przed sceną na placu Juranda zebrali się sami melomani. Na koncercie wystąpiły Kapela Jazgotki i Transkapela. Dziewiątego lipca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się konferencja. Seniorzy ze Szczytna spotkali się, by poszerzyć swoją wiedzę o ekologii. Wszystko w ramach projektu Co w trawie piszczy. Głównym celem projektu jest podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, tych powiatów, które w projekcie realizuje, na temat ochrony bioróżnorodności. Chodzi tu o tak zwane istoty żywe. Rośliny, zwierzęta, owady, ptaki itd., itd. Odbyły się już 3 spotkania warsztatowe dotyczące wademekum bioróżnorodności, powodów, dla których należy ją chronić oraz zwierząt lubianych i nielubianych. Celem spotkań, które oprócz Szczytna odbywały się również w innych miastach powiatowych,
było propagowanie postaw ekologicznych i zapoznanie się z zasadami dbania o środowisko. W Szczytnie w projekcie aktywnie uczestniczy 120 osób. Seniorzy spotkają się ze specjalistami w dziedzinie przyrody, ekologii, dzięki którym poznają faunę i florę i nie tylko z Mazur. Serdecznie zapraszamy na mazurski jazz jarmark w dniach 6-7 sierpnia do ruin Zamku Krzyżackiego w Szczytnie. 17 lat, 17 jarmark mazurski w Szczytnie, tutaj na terenie ruin. W tym roku na jarmark zgłosiło się 60 wystawców. W tym wypadku, gdy pogoda dopisała, to szczerze mówiąc nie wiem, jak my ich tu pomieścimy, ale zrobimy co się da, żeby był to atrakcyjny poranek, przedpołudnie, wesoły, no i taki... że można coś kupić prawdziwego. Jarmark jest to pokaz, a także stoiska handlowe uznanych, prawdziwych twórców ludowych. Od razu mówię, żadne chińskie badziewie, wszystko to są ludzie gdzieś licencjowani jako artyści, współpracujący niegdyś z Cepelią lub z innymi tego typu firmami. Poza tym, że będą mieli swój towar, to będą odbywały się pokazy takiego tradycyjnego, prawdziwego rzemiosła, garncarstwa, kowalstwa, koronkarstwa, wycinankarstwa, etc. Wszystko zgodnie z tradycją wielowiekową. Będzie stoisko wydawnictwa pana Waldka Mierzwy, tutejszego wydawnictwa na temat Warmii i Mazur. Polecam. I bardzo dziwna ciekawostka i atrakcja. Niedawno w muzeum była wystawa na temat Peru i wystąpił tam zespół peruwiańskich artystów. Okazało się, że oni przyjechali także z pamiątkami, że mają w Warszawie własne stoisko. Zaprosiliśmy ich jako atrakcję, także Indianin z polską małżonką będzie miał to małe stoisko. Wprawdzie nie ma to nic wspólnego z ludową wytwórczością regionu, ale z ludową twórczością Andów peruwiańskich będzie sobie można porównać. Będzie też estrada, na której przez cały czas będą występowały lokalne zespoły. Plus zespół z Wileńszczyzny, Polaków zamieszkałych na Litwie, a także zgodnie z kilkuletnią już tradycją warszawscy jazzmeni, którzy w stylu jazzu tradycyjnego, czyli tego wesołego, radosnego, będą grali, żeby uprzyjemnić życie zwiedzającym i zakupy ułatwić. W nocy czy też późnym wieczorem ci artyści, którzy tu przyjeżdżają, najpierw dadzą własny koncert. Zapraszam w czwartek wieczorem o 7:00, potem pójdą się wyspać i potem biorą udział w mazurskim jarmarku. Zapraszamy na kabareton. 28 sierpnia o godzinie 18 na dziedzińcu ratusza wystąpi Krzysztof Dałkrzewicz i kabaret Jurki. Bilety w cenie 20 zł są do nabycia w Miejskim Domu Kultury. W najbliższą sobotę, 8 sierpnia w Szczytnie odbędzie się Szczytno Summer Games. Podczas imprezy odbędzie się 10. jubileuszowa edycja Streetball Night Challenge, na którą każdego roku przyjeżdża czołówka polskich koszykarzy. Impreza rozpocznie się 8 sierpnia o godzinie 14:00 siatkówką plażową Mixti na boiskach przy plaży miejskiej, w której główną nagrodą są bilety na memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Następnie o godzinie 20:00 na boisku wielofunkcyjnym odbędzie się Streetball Night Challenge. Imprezę zakończy klimatyczny futbol nocą. Start o godzinie 21:00 na boisku Orlik przy ulicy Spacerowej. Zapraszamy.